Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym Studiu Juve. Dzisiaj porozmawiamy sobie o zasadach panujących na juwenaliach. Zapraszam! Dziś ponownie razem, a to oznacza, że juwenalia zbliżają się wielkimi krokami. Dwa tygodnie temu na naszej kanapie gościliśmy Mikołaja, czyli ostatniego już koordynatora z juwenaliów. Przez te wszystkie tygodnie starałyśmy się Wam przybliżyć całe juwenalia od kuchni, także kto jeszcze tego nie widział, musi to koniecznie nadrobić. A my dziś jesteśmy tu po to, żeby przybliżyć Wam najważniejsze zasady na juwenaliach oraz odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. No dobrze, to pytanie numer jeden, które powtarza się często w naszych DM-ach, komentarzach. Kto może wziąć udział w juwenaliach? Sprawa jest dość prosta, oczywiście osoby pełnoletnie za okazaniem potwierdzenia z e-biletu odbierają opaskę w kasie biletowej, dostają opaskę, zakładamy ją na rękę, więc jeżeli kupiliście dla znajomych bilety, to niestety muszą przyjść z Wami, musicie odebrać je wspólnie, ponieważ opaski zakładamy, ponownie powiem, na rękę, od razu przy odbiorze. Osoby 16-18 lat mogą przybywać na terenie imprezy z opiekunem pełnoletnim, oczywiście nie musi to być rodzic, natomiast muszą mieć przy sobie również oświadczenie, które znajdziecie na naszej stronie internetowej zakładce FAQ, wypełnione przez rodziców z potwierdzeniem tego, że mogą przebywać na terenie imprezy. Natomiast osoby poniżej 16 roku życia muszą być z opiekunem prawnym na terenie imprezy i również z wypełnionym oświadczeniem, które znajdziecie na naszej stronie internetowej. A powiedz mi, Kasia, jak to jest z tym wejściem na juwenalia, bo sprzedaż karnetów jest już zamknięta. Tak, to prawda, sprzedaż karnetów jest już zamknięta, jednak możemy się w takie wejście na juwenalia zaopatrzyć przy wejściu na juwenalia na bramkach. Karnety, a raczej bilety jednorazowego wstępu, nie mylić z jednodniowym wstępem, będą do zdobycia na kasach w cenie 50 zł. No dobrze, Aga, a kiedy mogę wymienić karnet, który kupiłam dwa tygodnie temu jeszcze? Kiedy mogę wymienić ten karnet na opaskę? Te informacje oczywiście będą się jeszcze pojawiać na naszych mediach, natomiast opaski na pewno będziecie mogli odebrać w kasach biletowych przy wejściu na wydarzenie w czwartek w godzinach 12-20 w kasach biletowych, przypominam, które będą dwie, jedna od ulicy Wiejskiej przy rektoracie, druga natomiast od obok hotelu asystenta, wejście od ulicy jakby Zwierzynieckiej. W piątek będziecie mogli odebrać od godziny 12 do 16 oraz od 16 do końca festiwalu. Oraz w sobotę będziecie mogli odebrać od godziny 16 do końca festiwalu. Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą potwierdzenie z e-biletu, ponieważ na jego podstawie jedynie możemy oddać Wam Waszą opaskę. Tak, warto jeszcze tylko zaznaczyć, że w czwartek odbiór będzie możliwy tylko od ulicy Wiejskiej, a w piątek i w sobotę już w obydwu kasach. Wiemy już co z wejściem, no ale kiedy zaczyna się impreza? Kasia. Dni Kultury Studenckiej Juwenalia Białystok rozpoczynają się w piątek o godzinie 15:00 paradą, która wyruszy spod Teatru Węgierki. Wtedy bezpośrednio od razu po paradzie otwierane są bramki, w sobotę natomiast bramki otwierane są od godziny 17:00. Koncerty ruszają od 18:00, także mamy nadzieję, że wszyscy się widzimy. Agnieszka, a powiedz mi jeszcze, czy są jeszcze wymagane jakieś dokumenty ze sobą? Tak, oczywiście. Wszyscy muszą mieć ze sobą dowód tożsamości, ponieważ na bramkach będziemy sprawdzać wiek uczestników imprezy oraz opiekunów prawnych, ponieważ to też jest bardzo ważne. Skoro mówimy już o przechodzeniu przez bramki, powiedz mi, Kasiu, czego nie możemy wnosić na teren imprezy? Przede wszystkim alkoholu, a także wszelkiego innego rodzaju płynów, czy perfum, czy jakichś innych napojów, szczególnie w szklanych butelkach, a także, no wiecie, noży, nożyczek, paralizatorów, gazów, takich rzeczy nie wnosimy. Nawet jeśli będziecie próbować, to zostanie Wam to zabrane na bramkach. Nie wnosimy też jedzenia. Uwierzcie nam, że nasza strefa gastro będzie zaopatrzona we wszystkie niezbędne napoje i tutaj jakieś usługi gastronomiczne, także będzie w czym wybierać. Ja tutaj tylko dodam, że dziewczyny, pamiętajcie, że perfumy trzeba wyjąć, ponieważ nieraz słyszałam już płacz, że ktoś musiał oddać drogie perfumy, więc pamiętajcie o tym szczególnie. No i oczywiście gaz pieprzowy, bo to też jest bardzo ciekawe, niektórzy próbują wnosić. Kasia, a powiedz mi, co z aparatami fotograficznymi?
niestety albo stety aparatów fotograficznych również nie możemy wnosić, takich profesjonalnych. Dozwolone są jedynie takie amatorskie, czy też w naszych telefonach komórkowych. Jeśli chcecie robić bardziej profesjonalne zdjęcia na juwenaliach, to serdecznie zapraszamy Was do zgłoszenia się po taką akredytację prasową. Formularz jest jeszcze dostępny, już ostatnie dni, także jeśli ktoś będzie chciał, to jak najbardziej do tego zachęcamy. My jako ekipa marketingu zajmujemy się później weryfikacją tych zgłoszeń, także jeśli ktoś zbiera do portfolio czy coś, to zachęcamy, żeby się do nas odezwać. No dobrze, Agnieszka, a kiedy już przeszliśmy przez te bramki, to czego możemy się spodziewać na tym terenie imprezy? Podczas trwania juwenaliów oczywiście już, jeżeli oglądaliście pierwsze studio Juve, to już wiecie, że będą cztery strefy. Strefa główna, czyli scena w centrum, tam gdzie zawsze scena stała, tam też pozostanie. Tam będzie strefa muzyki pop, hip-hop, rap, folk. Natomiast między Wydziałem Budownictwa oraz Elektrycznym będzie strefa techno, elektro, jak kto woli, na pewno będzie grubo. Trzecią strefą będzie namiot disco, w sobotę namiot Swojska Nutka, no i zespoły tam na pewno również zadbają o dobrą atmosferę. Ostatnią strefą jest Wesołe Miasteczko, którego ostatnio u nas nie było, a w tym roku jest i serdecznie Was zapraszamy do zabawy, bo na pewno również będzie bardzo dużo atrakcji, które są w stanie przyciągać. Pamiętajcie, że cały line-up jest na naszym Facebooku, stronie internetowej, na naszym wydarzeniu, więc wchodźcie, sprawdzajcie, bo czeka Was dużo niespodzianek i dużo ciekawych artystów. No dobrze, ale jak już jesteśmy na terenie imprezy, to czego możemy się spodziewać oprócz stref, Kasiu? Oczywiście oprócz stref muzycznych mamy też strefę gastro, o której już wspomniałam, a także różne strefy naszych sponsorów czy partnerów, także naprawdę będzie się bardzo, bardzo dużo działo. No i warto też wspomnieć o naszych, tutaj żarcik, hehe, minionkach, bo nasi wolontariusze będą właśnie w żółtych koszulkach się przemieszczać po terenie festiwalu. Pamiętajcie, że wolontariusze są do Waszej dyspozycji. Oni są tam po to, żeby Wam pomagać, żeby dbać o cały przebieg festiwalu, żebyście się czuli też komfortowo, więc jeśli będziecie mieli jakieś problemy, to śmiało możecie podbijać do naszych żółtych wolontariuszy. W tym roku też wyjątkowo mamy Biuro Rzeczy Znalezionych. Biuro Rzeczy Znalezionych będzie się znajdowało w naszym punkcie informacyjnym, który też jest nowością. Punkt informacyjny będzie się znajdował zaraz za bramkami od ulicy Wiejskiej. Tam będziecie mogli z nami porozmawiać, będziecie mogli dostać od nas jakieś gadżety, wygrać, będą różne konkursy, wlepy, także nie może Was tam zabraknąć, jeśli będziecie chcieli, to możecie tam do nas podbijać. Pamiętajcie też, że jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało możecie do nas pisać. Czatujemy po prostu na wszystkich komunikatorach, więc śmiało zadawajcie pytania, na pewno odpowiemy. A wszystkie potrzebne linki jak zwykle są w opisie. My już zaczynamy odliczanie do juwenaliów, bo uwaga, zostało tylko 10 dni. Za 10 dni widzimy się na paradzie. Pamiętajcie też o przedostatnim właściwie studiu Juve już za tydzień, gdzie opowiemy trochę bardziej o emocjach na 3 dni przed juwenaliami. Także koniecznie nie może Was tam zabraknąć. Pamiętajcie, że wszystkie linki w opisie. No i musicie być z nami oczywiście. Czekamy na Was, mam nadzieję, że zobaczymy się na juwenaliach. Subskrybujcie kanał Onrek, wbijajcie na nasze media społecznościowe. No i cóż, widzimy się na juwenaliach. Do zobaczenia! W sumie nie wiem, czemu to zrobiłem, mogłam tylko ręką machnąć, ale dobra, powiem, zaczynamy albo zapraszam. Bo ja mam źle w scenariuszu, a dopiero to skleiłam, że ten. A ja to widziałam, jak czytałam. Okej. I mi nie powiedziałaś. Nie, no bo zapomniałam. Naszym ostatnim... Zabierz skadru. Zaru, nie? Także, kto jeszcze... Przepraszam. Kasia Królowa dzisiaj! No i po teraz cięcie. Bo ja muszę przeczytać, bo to jest długi tekst. Katarzyna, kawusia tylko dla sztabu. Ej, co się dzisiaj dzieje? Jakim ja jestem uniwersum tutaj, naprawdę? Porozmawiamy za parę lat, jak będę rządzić tym krajem.
Dobra, koniec, bo się nagrywa. Trzeba to uciąć. Pod nadzorem pełnoletniego opiekuna, tak. A nie tylko z papierem. No tak, jeszcze raz. A z papierem też. Powiedz jeszcze raz, bo Mati lawirował kamerą. Zespoły będą mega przygotowane. Przepraszam. Spanikowałam.